Dziś w Betlejem zbiorowisko, tłumy ludzi wokół szopy, nikt z nich nie śmie podejść blisko, drepczą w miejscu liczne stopy. Słychać w tłumie jak we wrzawie rozprawiają o tym dziwie, czy to jakiś sen na jawie, czy to dzieje się prawdziwie. W szopie Jezus leży sobie, płacze z nim na dół swój kocyk w płaczu, kopiąc zrzucił z siebie, a dość zimno jest dziś w nocy. Potok pytań z ust tu płynie, skąd się też to dziecię wzięło w czas upojnej nocy, czy nie pokalanie się poczęło? Czy to żywe jest stworzenie, Bóg czy człowiek, duch czy ciało, rzeczywistość czy złudzenie, co tu robi, co się stało? Wielu o Jezusku gada, ale nikt mu pada dotknąć święte dziecię Boże. Paru mędrków siadło z boku i traktaty napisali w nieprzerwanym słów potoku. Dziecię to zdefiniowali. Inni z drugiej strony siedli, wymieniając swe poglądy. Naukowo wnet dowiedli, że to wszystko są przesądy. A Jezusek w żłobie kwili i osmarkał pługiem pusi, nikt się nad nim nie pochyli, zatem dalej płakać musi. Jedni znów postanowili dziecię to obwołać królem, wznoszą baszty i pomniki, otaczają szopę murem. Ktoś nie widzi w tłumie ludzi, czy faktycznie coś tam leży, i wnet orzekł jeden z drugim, że w te bzdury nie uwierzy. A Jezusek tylko beczy, zasikano. Jakby był on jakimś duchem. Co tu czynić, w rejusz sprzeczka, drugie grudy się kształtują, jedni stoją, drudzy klęczą, bo spokutę nakazują. Jedni chodzą z procesjami, drudzy chodzą z Pismem Świętym, wszyscy wszystko wiedzą sami, innych mają za przeklętych. A Jezusek w żłobie płacze, bo nie może spać w tej wrzawie, lecz na niego nikt nie baczy, każdy walczy w swojej sprawie. Jakiś człowiek w żebraczym stroju, inny zaś płaszcz z krzyżem strojny, krzyczą: Jezus chce pokoju, Jezus wzywa nas. Rozpalili ognia stosy, wywiesili na drzwiach tezy, słychać gniewne wokół głosy, walczą o to, kto w co wierzy. Jezus w żłobku się przewraca i już prawie spadł na ziemię, nikt uwagi na nie zwraca, walczy całe ludzkie plemię. Aż tu się przez tłum przebili Maria, Józef i pasterze. Wnet do szopki się ukryli, matka dziecię w ręce bierze. Drzwi zamknęli, by w pokoju móc się cieszyć obecnością Boga, co w dziecięcia stroju chce obdarzyć nas miłością.